Znajdujemy się na ulicy Szulwyk. Po polsku to jest ulica Szkolna. Mieszkali w jednym z tych domów. Kiedy ktoś nam powiedział, że się wyprowadzili, przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, co zostało. Także jeszcze w szklance były fusy, czy może nawet niedopita herbata. Także jeszcze jakieś rzeczy były pozostawiane w szafach, były ubrania. Także widać, że bardzo się spieszyli. Od tego czasu, kiedy stąd uciekli, wszystko się tu pozmieniało. Z jednej strony to byli nasi przyjaciele, gdzie odwiedzaliśmy ich i spędzaliśmy trochę czasu razem. A z drugiej strony okazało się później, że to była służba bezpieczeństwa. Tutaj w 1987 roku, w lutym, został pochowany tam w dalszej części cmentarza. W 2000 roku nastąpiła ekshumacja i jego ciało przeniesiono do Polski. Później urodziły się pytania dotyczące okoliczności śmierci, czy ta śmierć była w pełni naturalna. I w związku z tym także nastąpiły te badania gruntu, czy nie znajdują się jakieś dodatkowe substancje, które są obecne w ciele zmarłego. Ja nawet powiem, że byłbym w stanie może nie wybaczyć, ale po prostu przejść do porządku dziennego. No dobra, byli szpiegami i nic złego nie zrobili. Ale w momencie, kiedy dowiadujemy o zamordowaniu, tak to trzeba nazwać, zamordowaniu człowieka z bliskiej rodziny, no to już w tym momencie zabawa się kończy, nie? Ksiądz Franciszek Blachnicki w latach 70. stworzył modę. Modę na oazy. Oazy, podczas których młodzież nie tylko śpiewała piosenki, grała na gitarze czy nosiła długie włosy. De facto młodzież dla komunistów w tym czasie była stracona. Oczywiście poza tymi, którzy tworzyli faktycznie nowe zręby komunistycznej partii. To jemu się udało jeszcze przed Festiwalem Solidarności w 1980 roku stworzyć organizację Ruchu Światło Życie jako pierwszej, jedynej tak wielkiej organizacji niezależnej od systemu komunistycznego. Ci ludzie, wchodząc w dorosłe życie, w naturalny sposób przeciwstawiają się systemowi komunistycznemu. Słyszałam z ust księdza Blachnickiego, no, że ten układ jałtański to nie jest dobrym układem, że jest wiele narodów, które są zniewolone i musimy tworzyć środowisko, które będzie o tym głośno mówić. On już na przełomie lat 80. prorokował, iż właśnie na przełomie lat 80. 90. ten system musi upaść. Na porządku dziennym, że służba bezpieczeństwa się nim interesowała. No i szukali jakichś, powiedzmy, haczyków, które by można było, gdzieś można by było na czymś złapać. Do ruchu oazowego zostali wprowadzeni tajni współpracownicy.
Na podstawie ich relacji zaczęto podejmować już działania operacyjne przeciwko ruchowi azowemu. Nakładanie różnych grzywn, kar, rewizje w centrach ruchu Światło-Życie, przesłuchania księdza Blachnickiego, przesłuchania jego współpracowników, zatrzymywanie korespondencji, samochodów, zatrzymywanie wreszcie literatury wydawanej przez księdza Blachnickiego. W pewnym momencie zgłosił się do mnie jakiś pan i chciał ze mną nawiązać kontakt. I się przedstawił, że jest tam z policji czy z UB, nie wiem dokładnie. Ksiądz Blachnicki powiedział, niech się pan odczepi od niej raz na zawsze. Po tym incydencie miałam takie telefony, umrzesz albo zrobimy ci krzywdę. Właśnie, no to na tym to polegało. W samej Służbie Bezpieczeństwa specjalna komórka zajmuje się działaniami dezintegrującymi w ruchu azowym. Wysyłane są nieprawdziwe informacje do biskupów, do proboszczów, o samym księdzu Blachnickim, o oazach. Dochodzi do wydawania wielu fałszywych dokumentów. Na przykład ksiądz Blachnicki wydaje ulotkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natomiast Służba Bezpieczeństwa niemal identyczną graficznie ulotkę rozpowszechnia zupełnie zmienioną. Stan wojenny zastał księdza Blachnickiego akurat w Niemczech. Przez Włochy, przez Tivoli do Karlsbergu. No odnoszę wrażenie, że w pierwszej chwili komuniści się ucieszyli, że mają go z głowy. Wszelkie dążenia do uczynienia drugiego człowieka swoim poddaniem, swoim niewolnikiem jest samo sobie nieuzasadnione, niesprawiedliwe. Ponad 300 milionów ludzi żyje w straszliwie zniewoleniu, totalitarnym systemie komunistycznym. Ksiądz Blachnicki rozpoczął tam wielką działalność obejmującą bardzo wiele państw. Szwecja, Niemcy, ale też Boliwia, ale też Litwa, też Ukraina. Mówił o końcu systemu sowieckiego, nazywał to jako czas post-sowietikum i wzywał do przygotowania, żeby ta wolność nie była czymś, co zaskoczy. Blachnicki zaczął się jawić jako jeszcze gorsze zagrożenie za granicą niż w Polsce. Zaczął robić rzecz, która przełamywała pewne założenie wywiadu PRL, to znaczy zaczął godzić środowiska emigracyjne polskie, które były programowo skłócone poprzez działającą za granicą agenturę. To były takie podstawowe kwestie, które ustawiały go w pozycji wroga tego systemu. Na jego temat ukazywały się publikacje w Związku Sowieckim. Radziecki komunizm oparty jest na kłamstwie. Jego inną główną siłą jest strach. Ludzie są stawiani wobec kłamstwa, a strach ma ich powstrzymywać od sprzeciwu. Te przemyślenia, ten program były dla komunistów niebezpieczne. Bo kto był takim myślicielem w Polsce, który podawał takie programy? Nie żyjący już wtedy kardynał Stefan Wyszyński, Jan Paweł II papież, no i Franciszek Blachnicki. Jeśli ktoś żyje prawdą przeciw kłamstwu i jeżeli ktoś ma odwagę wyznawać prawdę, wtedy uderza w najsłabszy punkt tego systemu. Ojciec powiedział takie zdanie, że to już jest początek końca Związku Sowieckiego. To, co zrobili w Polsce, ten stan wojenny. Potem nawet taki dział był w czasopiśmie, prawda, wyzwolenie post-sowietikum. To był człowiek, który no, nie znał kompromisu, że no, ze złem się nie paktuje, z diabłem się nie paktuje. Po prostu no, nie ma takiej opcji. Mówił wprost o tym, że Imperium Sowieckie już za kilka lat upadnie. A więc jakże KGB mogłoby nie reagować na tego typu przesłanie? Główne miejsce to jest Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji, ośrodek Marianum przy ulicy Kreuzwig w tym miejscu. Niedaleko stąd była drukarnia Maximilianum. Idąc z kolei bliżej w stronę centrum, to był dom użytkowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wyzwolenia Narodów. W
każdym z tych segmentów działała agentura. Ksiądz Blachnicki był przedmiotem rozpracowania w ramach sprawy operacyjnej BAX, jak również sprawy BAXIS. To była sprawa na Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów. Agentura w Carlsbergu jest bardzo trudna do policzenia i do oszacowania. Stasi prowadziła wspólną sprawę razem z polskim wywiadem i wszystkie jednostki MSW, które miały taką możliwość, wysyłały agenturę do Carlsbergu. Dla Rosjan już w 1983 roku ksiądz Blachnicki stał się celem do neutralizacji, mówiąc kolokwialnie. Wydział 12 wywiadu przygotowywał specjalne operacje już w 1982-1983 roku przeciwko księdzu Blachnickiemu, rozprzestrzeniając różnego rodzaju informacje tak, aby skłócić go zarówno z członkami episkopatu, z księżmi, którzy pracowali jako duszpasterze w Niemczech, i także z duchowieństwem w Polsce. Takim znaczącym faktem był list wyjaśniający, który ojciec Franciszek przekazywał dla prymasa Wyszyńskiego. List odbierał ksiądz Ząbrowski. Ten list został sfałszowany. Ksiądz prymas dostał inny list niż napisał ksiądz Blachnicki i na ten list bardzo mocno zareagował w sposób taki mocno krytykujący księdza Blachnickiego. I ten list i także ta reakcja prymasa były kolportowane i rozpowszechniane przez służby bezpieczeństwa. Także tutaj w Niemczech to sprawiało nie tylko dystansowanie się księży, ale powodowało dodatkowe trudności w życiu praktycznym. Były wstrzymywane pewne dotacje finansowe. Kluczem jest tutaj ówczesny sekretarz prymasa Wyszyńskiego, ksiądz Jerzy Dąbrowski. Otóż on był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa od czasów studiów rzymskich jako TW Ignacy i dostarczał protokoły wszystkich spotkań Konferencji Episkopatu Polski wprost do Służby Bezpieczeństwa. Był odpowiedzialny też za kontakty z Polonią. Ksiądz Dąbrowski jako biskup pomocniczy mógł wpływać negatywnie zarówno na księdza prymasa Glempa, jak również na księdza arcybiskupa Szczepana Wosołego. A więc to był jakby ten najszerszy kontekst, który pokazuje, że ta gra operacyjna toczyła się dalej. Parawan ochronny ksiądz Blachnicki miał od kardynała Wojtyły. I ksiądz kardynał Wojtyła bronił ruchu azowego wobec episkopatu przed nieprawdziwymi oskarżeniami wobec księdza Blachnickiego. Kiedy ksiądz Blachnicki jest w Carlsbergu, zaczyna wyczuwać, że coraz trudniej jest mu spotkać się z Janem Pawłem II. Była bardzo negatywna postawa kościoła niemieckiego, który w żaden sposób nie chciał się zgodzić na to, żeby ksiądz Blachnicki miał etat w diecezji niemieckiej, a inni polscy księża pracujący w Niemczech mieli normalnie etaty przydzielone przez biskupa. Podobnie diakoni, czy później księża pracujący z księdzem Blachnickim też nie mieli takich możliwości, więc sytuacja finansowa nie była lekka. Była taka bwędza, jak ja przyjechałam, ja wtedy miałam zasiłek, to ja byłam na ich tle bogaczka. Kupowałam im pomarańcze, bo oni sobie nie mogli pozwolić. Było trudno, brakowało nawet jedzenia czasem, nie? Często też gotowałam i też nie było z czego gotować nawet. Oni zupę z lebiody gotowali, z pokrzywy. Oni nie mieli co jeść dosłownie. Ale jakoś wszyscy to przyjmowaliśmy, głodni nigdy nie byliśmy, że tak jest, że jest taki trud i trzeba to przyjąć. Znalazłam zdjęcie, to jest Carlsberg 87. I jak widać, atmosfera radosna, śmiejemy się tutaj. Ale pani Jola jakaś, widzę, odwraca się od tych zdjęć wszystkich, nigdzie nie widać twarzy. Tak. Chociaż Andrzej robił zdjęcie i wydaje się, że to zdjęcie powinno być zdjęciem, gdzie wszyscy się uśmiechają do zdjęcia. A to jest jeszcze tutaj w Marianum i też widzę i Andrzeja, i Jolę. Ale Jola odchodzi, zasłania nawet sobą Andrzeja, wyraźnie unika tego, żeby być widoczna na zdjęciu. Także to dziwne zachowania. Pamiętam dokładnie
pierwszy moment ich przyjazdu. Pani Jolanta wychodzi z samochodu, przybiera uśmiech i mówi do mnie, bo my teraz tutaj będziemy. I dla mnie to było jakieś takie podejrzane, bo my tu teraz będziemy. To znaczy, my tu będziemy działać, prawda? Oni mieli korzenie niemieckie, no to mieli zasiłek i przyjechali, proszę ojca. Tutaj mamy się z czego utrzymywać i możemy się zaangażować w pomoc i w pracę. No bo dla ojca to było wspaniałe. Jest jednak jeszcze pewna tajemnica. Oni mieli list polecający od bardzo ważnej osoby z hierarchii kościelnej. W tej chwili szukamy jakby potwierdzenia, kim ta osoba była. Któregoś dnia właśnie pani Jolanta oświadczyła mi, bo my już u spowiedzi byliśmy, że byli gdzie indziej, nie? Że nie spowiadali się ojca Franciszka, chociaż nikt ich o to nie pytał. Chodzili do kościoła. Czymś takim normalnym było dla nas to, że Gajusz, czyli ich syn, był przygotowany do komunii. Jeden ze świadków widzi, jak to małżeństwo się kłóci i dochodzą do jego uszu fragmenty, że Andrzej Kontarczyk już nie może wytrzymać tego, że on ma dość przyjmowania codziennej komunii. Trzeba pamiętać, że ci ludzie byli tak zdeprawowani, tak zepsuci, tak przeszkoleni, że oddali pod opiekę księdza Franciszka Blachnickiego swojego syna Gajusa. Tamtą pierwszą komunię przyjmował. Widać wielkie zafałszowanie, wielkie kłamstwo świętokradztwa. Że też tak można być takim dwulicowym, czy tak żyć dwutorowo, nie? Ojciec Franciszek bardzo zaufał Gontarczykom, zresztą tak jak różnym ludziom ufał. Niektórzy nawet posądzali go o taką łatwowierność, że za szybko ufał. Oni wzięli do nagrywania, ja im dam taki mały magnetofonik, to były takie z malutkimi kasetkami. Ja go dostałam z Norwegii od takich przyjaciół, żeby ojca nagrywać, bo ja też często nagrywałam ojca w różnych konferencjach. No i oni po prostu mi tego nie oddali, to taka byłam po prostu wściekła trochę na niej, nie? Że no ja prosiłam, żeby mi to oddali i nie oddali mi. Ja myślę, że oni sobie upatrzyli mnie, ponieważ ja miałam bardzo duży kontakt z Polonią jako lekarz, bo ciągle przychodzili nowi ludzie na moje spotkania. Bo tu jest uniwersytet dla tłumaczy i profesorowie byli z Uniwersytetu Polacy. Także było takie kolorowe towarzystwo. I poprzeze mnie, poprzez te moje znajomości, mogli nawiązywać dalsze kontakty. Czy to było środowisko też lekarskie, czy to było środowisko właśnie uczelniane. Tutaj lubiliśmy sobie siadać. To było miejsce spotkań, rozmów. Szczególnie z księdzem Franciszkiem Blachnickim, no i oczywiście z jego pomocnikami, czyli sekretarzami, rodziną Gontarczyk, Andrzejem i Jolą, którzy bywali tutaj bardzo, bardzo często, z którymi rozmawialiśmy, piliśmy i którzy byli moimi najlepszymi przyjaciółmi. Opowiadaliśmy i o problemach w tamtych lat, to znaczy stan wojenny, Solidarność, tworzenie emigracji polonijnej. I tu była w tym domu ta Polonia. Działali na poziomie agenturalnym bardzo zaawansowanym, bardzo sprawnie. Na pewno przekazywali do Warszawy na spotkaniach bezpośrednich z oficerami dokumentację, którą po prostu ukradli i skserowali w ośrodku. Były tam listy nazwisk, były tam szczegółowe adresy, zestawienia osób zaangażowanych w różne inicjatywy. To był bardzo obszerny materiał przekazywany do centrali i na pewno wyrządził szkodę wielu osobom. Z
Violą tak się dobrze rozmawiało też. Ona raczej miała taki stabilny charakter, że no bardzo dobrze umiała prowadzić rozmowę, nie? Gorzej było z Andrzejem, bo on taki nerwus. I to było takie trochę, to było widać, mimo że się bardzo starał. Dziwne było dla nas czasami to, że znikali w niedzielę. I tak nawet sobie zadawaliśmy to pytanie, że gdzie oni wyjeżdżają? W Germersheim znajduje się największe amerykańskie depot na całą Europę. I ono zaopatrywało również we wszystkie rzeczy, czołgi, żywność, odzież amerykańskich żołnierzy w Ramstein. I wśród pani gości byli też tacy, którzy znali tych Amerykanów? Tak, oczywiście, którzy nawet częściowo pracowali tam w tym olbrzymim magazynie. Jola i Andrzej, jak były rozmowy związane z depot, no byli tak zainteresowani, co tam robicie, a jak jesteście zatrudnieni, a ile płacą, a co tam robią, a tego to specjalnie nikt nie wie, no bo to jest wszystko tajemnicą owiane. Może myśleli, że dowiedzą się również coś na ten temat. Andrzej Gontarczyk pierwszy rozpoczął współpracę z Służbą Bezpieczeństwa. I to on wciągnął swoją żonę Jolantę do współpracy. Liderem tej pary, odważniejsza, bezwzględniejsza była Jolanta Gontarczyk. A Andrzej Gontarczyk był bardziej w jej cieniu. Jak przyjechali pierwszy raz do Kwasbergu, to on od razu oficjalnie mówił o tym, że chodzi na taki kurs tej akupunktury, uczy się, no i robi takie, no te lecznicze, takie, no nie wiem, nakłuwania. Chwalił się nam, że zrobił jakiś kurs Heilpraktikera, takiego uzdrowiciela, metodami naturalnymi, między innymi masażem. I zaproponował mi masaż. Ja tylko pamiętam, że on tam robił ojcu jakieś igły, czy coś tam mu ustawiał. Ten masaż polegał nawet na deptaniu, także połamał mi przy okazji żebra, także nie wiem, czy to było działanie jego z premedytacją, ale w każdym bądź razie na pewno nie pomogło mi to zdrowotnie. Wręcz przeciwnie, przez miesiąc byłem unieruchomiony. Pamiętam taką sytuację jedną. Akurat ojciec zachorował. To ona przyniosła moździerz i jakieś takie ziółka, takie kulki to były, ale nie wiem, co to było. I mówiła, że to trzeba tym moździerzem przetłuc. No i dosypywać do, nie wiem, do herbaty czy do czegoś, nie? Że to jakoś lekarstwo to było. Nie? No może ja to, nie wiem, raz czy dwa razy może to zrobiłam, ale potem i tak żeśmy tego nie robili. Czy to nie był ten domek, nie? Ten to nie był? Tu na pewno nie. Czy to nie był ten tu? Ten to nie był? Wynajmowali od mojego przyjaciela dom. Dom jednorodzinny. Zawsze się zastanawiałem, skąd oni mają na to pieniądze. Bo byli na emigracji w Niemczech i zawsze myślałem, że może mają dużo pieniędzy w Polsce czy coś. Wszystkich nas zapraszała do domu. Najczęściej jeździli do nich księża. Tam mieli stół ping-pongowy, więc tam grali, mieli możliwość rozmawiania. Może najczęściej tam do nich chodził ksiądz Marek. Bywaliśmy, ponieważ oni nas zapraszali. Oglądaliśmy filmy, poczęstowano nas raz czy drugi przecież. Obiadem potem była kawa, no, takie spotkania ogólnorozwojowe. O niczym szczególnym nie rozmawialiśmy. Graliśmy w ping-ponga, w
film obejrzeli sobie. Każdy już miał dosyć pracy, więc tak chcieliśmy się rozerwać, jak się to mówi, trochę. No. Tak sobie przypominam te wizyty u Gontarczyków. Częste wizyty, czasami nawet kilka razy w tygodniu. Zdarzało się wypić nawet wódkę, którą a propos zawsze Andrzej stawiał, to trzeba mu przyznać. I nawet po wypiciu alkoholu, czasami nawet trochę więcej alkoholu, jak się było bez samochodu, to nigdy nie w jakiś żaden sposób nie zdradzili się i nie pokazali tego, że ta niby, powiedzmy, przyjaźń, która między nami miała istnieć, była jedynie tylko udawaną grą, dostosowaną do potrzeb operacyjnych tej pary. Ta swobodna atmosfera rozmowy niezobowiązującej, która wytwarzała się w miejscu zamieszkania państwa Gontarczyków, pozwalała też napuszczać ludzi jednych na drugich, wzmacniać niektóre plotki czy niektóre informacje, przekazywać różne interpretacje, wykorzystywać różne animozje, umacniać poglądy, które były skierowane przeciwko księdzu Blachnickiemu. Z relacji, co mi mówiono, że krytykowali działalność księdza Blachnickiego, tak ogólnie mówiąc, że ksiądz Blachnicki źle zarządza, że źle to prowadzi, że to trzeba inaczej. No jakoś taką, tego typu opozycję budowali. Andrzej był szefem drukarni, ale takim technicznym. A pani Jolanta też pracowała w drukarni, w biurze, a poza tym angażowała się właśnie w tą działalność chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodowego i ponieważ była na miejscu, była przy ojcu, pozostała prezesem tej służby. Także zajmowali wysokie tutaj pozycje. Msze były transmitowane przez Wolną Europę. Ja nagrywałam te msze święte na duże szpule i ktoś zawoził to do Monachium, do Radia Wolnej Europy. Gontarczykowie bardzo chcieli być tymi kurierami, żeby zawieźć to do Wolnej Europy. Być może, że nawet kiedyś jechali, ale nie wpuścili ich do środka. Nie weszli, a chcieli. A czy ty przypominasz sobie takiego drukarza z Gdańska? Drukarza z Gdańska? Tak. Bo zastanawialiśmy się, kto go po prostu zaprosił i... Tak, myślę, że Gontarczykowi by było niewiele odpowiedzialni za drukarnię, nie? Ale... Podobnie jak było z elektrykiem, który też był elektryk, też zaproszony i instalację robił w kaplicy do szopki i w tym momencie w czasie wieczerzy wigilijnej wybuchł pożar. Tą choinkę stroił i przygotowywał znajomy Gontarczyków. Oni go tam sprowadzili, oni go zachwalali i mówili, że jest dobry elektryk. Kiedy jedliśmy wieczerze, ktoś krzyczy pożar. Cała kaplica stanęła w płomieniach. Wszyscy rzuciliśmy się tak spontanicznie, żeby gasić. Ojca widziałam pierwszego, jak on się za to zabrał. Aż podziwiałam go, bo on wyciągnął dywan spod ławki z całej siły. Andrzej go odciągał. Ojciec jeszcze mu wyszarpywał ten dywan i dalej... Rzucił w to palące się z całej siły. I wiem, że Andrzej Gontarczyk też na niego wrzeszczał. Ojciec, co ojciec zrobi coś takiego, nie? Ojciec Blachnicki, no on był harcerz, no to wiedział, jak się gasi pożary. Ale dobry był ten elektryk. Po prostu, no on się od razu spakował do samochodu i uciekł. Gontarczyk family. Oczywiście, że znam tę rodzinę. Leczyli się u mnie. Śmieję się, bo te osoby w ogóle tam nie pasowały. Byli zupełnie inni i robili na mnie wrażenie kłamców i hipokrytów. I dziwiłem się, że ksiądz Blachnicki przestawał z takimi ludźmi.
pani Gontarczykowa, którą szczerze mówiąc nie znałem wcześniej, podchodzi już z interesem. To znaczy prosi mnie, czy ja jadąc do Polski mógłbym wziąć paczuszkę od niej. Odpowiedziałem wtedy, że wolałbym nie brać żadnych paczek, że chciałbym przez granicę przejeżdżać bez podejrzliwości. To w takim razie może ksiądz weźmie ten numer telefonu i zadzwoni ksiądz, jak będzie ksiądz w Polsce. Oczywiście nie zadzwoniłem, ale byłem zaskoczony, że ktoś chce koniecznie mnie w jakieś swoje kręgi, interesy włączyć. Jak została pani Teresa Malinowska do wiatru wystawiona, że tak powiem, bo Jan papież, tak, papież był w Belgii, miał się z Polonią spotkać i Teresa dzwoniła do Karlsbergu i ustalała to z Karlsbergiem. Osoba Gontarczykowej, termin spotkania z Polonią. I ona to przekazała na swoim środowisku i ludzie byli przygotowani na wyjazd, na spotkanie z papieżem, a to spotkanie już się odbyło. I wszyscy mieli pretensje do Teresy Malinowskiej, nie? A Teresa mówi, no naprawdę wielokrotnie rozmawiałam z Gontarczykową i ona mi ten termin powiedziała. Andrzej bardzo dużo znał polskich dowcipów, był wesoły, inteligentny, zawsze umiał coś śmiesznego wtrącić. No i właśnie pewnego dnia, jak sobie popiliśmy, to Andrzej niespodziewanie tak powiedział, wiecie co, o nas mówią, że my jesteśmy szpiedzy. Ha, ha, ha. Zaśmialiśmy się z tego i nie wiem w jakim momencie, ale wtedy to było tak powiedziane też, ach, ksiądz Franciszek, to on ma cukrzycę, jakby faktycznie jacyś prawdziwi szpiedzy, no, chcieli go zlikwidować, to było, mieliby bardzo łatwą pracę, bo można by tylko podmienić fiolki z insuliną i nikomu by to nie podpadło. To mnie wtedy tak jakoś poruszyło. I ja bym jako lekarka nigdy o czymś takim nie pomyślała, a tutaj ten temat został w ten sposób poruszony. Gontarczykowie mieli swoich opiekunów, mieli swoich oficerów prowadzących. To jest czas, kiedy Wydziałem Walki Ideologicznej w wywiadzie rządzi pułkownik Henryk Bosak. To jest osoba, która jest kwintesencją czarnej strony pracy wywiadu, czyli oficera, który całkowicie zaprzedał się komunizmowi. W 1982 roku przejął operację specjalną o kryptonimie Vidal. Służba Bezpieczeństwa postanowiła otruć Piotra Jeglińskiego, a także podpalić siedzibę Kultury Paryskiej. Do tego ostatecznie nie doszło. Niemniej Henryk Bosak posiadł tą wiedzę. Jak poprzez otrucie zabić? Drugą osobą bardzo istotną jest pułkownik Henryk Wróblewicz, który był zastępcą w tym samym Wydziale Walki Ideologicznej. Henryk Wróblewicz jako mózg operacji Vidal zorganizował zamach na Piotra Jeglińskiego, czy też na siedzibę Kultury Paryskiej w Paryżu. W połowie lat 80. z jednej strony jest odseparowany od Jana Pawła II, z drugiej strony wokół księdza Blachnickiego jest tworzona agentura, czy można by powiedzieć wręcz szpaler agentów, którzy działają przeciwko księdzu Blachnickiemu. Z trzeciej ze strony próbuje się doprowadzić do ograniczenia finansowego księdza Blachnickiego, a przede wszystkim również do jego bankructwa. Cały czas były trudności finansowe. Ja osobiście się bardzo dziwiłam, dlaczego ta drukarnia zamiast przynosić zyski, ciągle przynosi straty. Ta drukarnia mogła przynosić zyski, a na pewno nie przynosiłaby strat. Było bardzo dużo zleceń. Robiliśmy 12 tysięcy książek na jedną zmianę. To były naprawdę niesamowite ilości, któreśmy tam drukowali. Jeśli maszyna działała sprawnie, oczywiście. Do księdza Blachnickiego, a przynajmniej do wydawnictwa, wpływały zdecydowanie większe kwoty niż zobowiązania, które miał czy wobec banku,
czy na bieżące potrzeby. To są w ogóle nieporównywalne kwoty, a jednak pieniędzy na co dzień nie było na podstawowe rzeczy, na żywność, na paliwo, na opał. Były momenty, że po pracy na przykład pan Gontarczyk schodził jeszcze na 2-3 godziny do drukarni. Z tej drukarni wychodził, następnego dnia maszyna nie działała już tak, jak powinna działać. Na co wzywano z drugiego piętra mojego tatę, który tę maszynę przez kilka godzin naprawiał. Ta maszyna zaczęła pracować znowu przez tydzień. Po tygodniu pojawiała się ta sama podobna sytuacja. Andrzej obciął na przykład jakiś margines albo źle posklejał. Sama byłam świadkiem tego, że jak rozłożyłam książkę, to się całe wszystko rozsypywało. No nie mogę tutaj nikogo wskazać palcem, ale ta maszyna psuła się co chwilę. Szczególnie po odwiedzinach w drukarni pana Andrzeja. Bardzo zaawansowana technologicznie kserokopiarka, która w tamtym czasie była najlepszą kserokopiarką na rynku. Dobry sprzęt, który pozwoli produkować taniej, no niestety ciągle się psuła. W tajemniczy sposób się psuła, bo serwis przyjeżdżał, serwis poprawiał, serwis instruował, co trzeba robić, żeby się nie psuła, ona się ciągle psuła. Potem maszyna była wymieniona, ale nawet ta wymieniona też się ciągle psuła. Ojciec w pewnym momencie Joli zabronił chodzić do pracowników na dół. Kazał jej pracować w biurze, u siebie. I że ma tam absolutnie na dół nie wolno wchodzić. No bo jak ona tam weszła, no to zawsze się jakoś między tymi pracownikami robiła się, jakieś awantury powstawały. Jest taki dokument, który jest planem pracy. Możemy ten dokument czytać inaczej. Możemy go czytać w taki sposób, że Jolanta i Andrzej Gontarczykowie mieli wśród zadań, które im postawiono, tak wpływać, tak podejmować decyzje, aby sytuacja finansowa stawała się coraz gorsza. Chodzi o to, żeby ksiądz Blachnicki po prostu zbankrutował w tym Carlsbergu. Faktycznie źle były podpisywane umowy, wysokie kary umowne, za opóźnienia w druku, a w związku z tym, że maszyny się często psuły, to nie można było na czas zdążyć z zleceniem, trzeba było zapłacić karę. Nieprawdziwą informację o rzekomych wysokich długach księdza Blachnickiego rozpowszechnił również biskup Szczepan Wesoły. To jest również zastanawiająca postać. Z jednej strony biskup Wesoły jako duszpasterz Polonii święci księdzu Blachnickiemu drukarnię Maksymilianum, ale za rok pisze do księdza Blachnickiego, że tą drukarnię należy zlikwidować. Biskup Szczepan Wesoły, duszpasterz emigracji polskiej, był kontaktem informacyjnym pseudonim Dragon Andrzeja Madejczyka, pseudonim Lakar. Andrzej Madejczyk legendował się jako funkcjonariusz wywiadu niemieckiego, ale jego praca nie była tylko pracą informacyjną. Działał w celu skłócenia środowiska kościelnego, skłócenia środowiska emigracyjnego. Biskup Szczepan Wesoły jest tam opisany jako kontakt informacyjny i kontakt osobisty. Poziom tej zażyłości jest określony jako zażyłość wysoka. Można powiedzieć, że Lakar miał bezpośredni wpływ na to, co robił biskup Szczepan Wesoły. Z pomocą księdza Blachnickiemu przyszli zaprzyjaźnieni z nim jeszcze z czasów w Polsce protestanci z ruchu Agape. Najpierw wspierali go, można powiedzieć, pojedynczymi sumami, ale od jesieni 1985 roku ksiądz Blachnicki otrzymuje stałe kwoty. Zlecają księdzu Blachnickiemu drukowanie dużej ilości materiałów ewangelizacyjnych. Są to zlecenia dające dopływ rzędu 20-30 kilku tysięcy marek miesięcznie. To było duże zlecenie. 10 książeczek to było dużo. Później dostaliśmy zlecenie na brewiarze. Aby mógł drukować coś dla protestantów obok wydawnictwa Maksymilianum, takiego wydawnictwa azowego, tworzy ekumeniczne wydawnictwo ewangelizacyjne. To jest zastanawiające, że przez całe lata bezpośredni współpracownicy księdza Blachnickiego nie wspominali, że w ogóle takie wydawnictwo było. To wydawnictwo zostało zarejestrowane na brata księdza Blachnickiego, który mieszkał z nim w Carlsbergu, Ernesta Blachnickiego, i na Jolantę Gontarczyk. Nie było żadnego innego jakiegoś ewangelizacyjnego wydawnictwa. Było ekumeniczne wydawnictwo ewangelizacyjne, w skrócie EWE. Nie pamiętam czegoś takiego.
są dwie osoby, które mają dostęp do konta. Ksiądz Blachnicki osobiście nie obsługiwał tego konta, czyli kontem zajmowała się Jolanta Gontarczyk. Przez konto przeszło około 1 200 000 marek. Wszystko wskazuje na to, że te pieniądze były defraudowane przez agentów, przez Gontarczyków, dlatego że ksiądz Blachnicki w styczniu 1987 roku, co jest na jednym z nagrań zarejestrowane, mówi do swoich bezpośrednich współpracownic, najbliższych współpracownic, że tak źle finansowo to jeszcze nigdy nie było. A przecież od ponad roku otrzymuje stałe wpłaty na konto od protestantów. To gdzież są te pieniądze? Jesienią 1986 roku ksiądz Blachnicki dostaje propozycję od protestantów na kolejne 3 lata na wielki kontrakt wydawniczy za 2 miliony dolarów. Gdyby ksiądz Blachnicki dostał te pieniądze, właściwie jego problemy finansowe zostałyby rozwiązane. Kontrakt miał wejść w życie w marcu 1987 roku. Jest takie przypuszczenie, że Służba Bezpieczeństwa chciała te pieniądze sobie przywłaszczyć. Ksiądz Blachnicki umiera 27 lutego 1987 roku. Na dzień, można by powiedzieć, przed wejściem kontraktu w życie. Ksiądz Blachnicki obiad jadał z nami tam w dużej kuchni, a tutaj miał swoje posiłki, pewnie lekarstwa, które brał. Za czasów ojca była winda, która łączyła te dwa poziomy. Poziom małej kuchni i poziom biura księdza Blachnickiego. Dostarczała odpowiednich produktów, napojów. Schodzimy do biura. Tutaj ślady tej windy też są. No i tutaj miejsce tych różnych spotkań. Początek 1987 roku na pewno jest czasem bardzo krytycznym dla całej operacji prowadzonej przez wywiad PRL. Z jednej strony rozwija się projekt finansowania na dużą skalę działalności Carlsbergu. Z drugiej strony mamy przeciek dotyczący agenturalnego powiązania Gontarczyków. Otrzymaliśmy informację pisemną od kuriera Solidarności Walczącej, że musimy uważać na Gontarczyków, bo są agentami. Powiadomiłem dosłownie wszystkich i policję niemiecką. Od razu pojechaliśmy z żoną do Carlsbergu i porozmawialiśmy z ojcem Blachnickim. Trudno mu było w to uwierzyć. Wręcz stwierdził, a może się nawrócili. Gontarczykowie byli przeszkoleni do tego, że jeżeli dostaną pewną kartkę pocztową z określonymi słowami, frazami słów, to dowiedzą się o tym, że są zdekonspirowani i że są na celowniku niemieckich służb specjalnych. Taką kartkę otrzymali na tydzień, na 10 dni przed śmiercią księdza Franciszka Blachnickiego. Gdzieś po 2 tygodniach dostaliśmy informację telefoniczną potwierdzającą to. To są bardzo wysoko postawieni agenci. Wręcz padło chyba słowo oficerowie ubeci. I wtedy pojechaliśmy jeszcze raz do ojca Blachnickiego. Uzyskał informację, że są agentami i że potwierdzenie będzie miał w sobotę. Na 28 lutego wyznaczono datę doręczenia dowodów współpracy Gontarczyków w SSB. Dzień wcześniej Franciszek Blachnicki został zamordowany. To był wieczór przed śmiercią ojca. Oglądałyśmy dziennik niemiecki. No i tak w czasie tego oglądania się tam rozmowa wywiązała. Chyba Gizela coś tam powiedziała o Gontarczyka czy coś takiego. A ojciec tak mocno powiedział, no właśnie Gontarczykowie zniszczyli naszą drukarnię. Oświadczył nam, że Gontarczykowie zniszczyli Maksymilianum. I ja po prostu nic więcej nie chciał powiedzieć. Tak ostro to powiedział. No, Gizela się troszeczkę zżachnęła, także tak powiem, zdenerwowała. A ja tak po prostu poczułam się nieswojo, no bo takie trochę, no takie było napięcie trochę. Więc dalej nie pytałam.
I mam w ręku kalendarz, którym wtedy się posługiwał w 1987 roku, 26 lutego. Byłby tak zwany tłusty czwartek, a więc są to jeszcze ostatnie dni przed Wielkim Postem, czas, który wielu przeżywa jako czas karnawału. Zbliżamy się do ówczesnej drukarni. Tutaj po raz ostatni widziałam ojca Franciszka. Pracowaliśmy przy jednej maszynie, przy sklejarce. Sklejarka zaczęła nam fajnie kleić, bardzośmy się ucieszyli, a Jola zaczęła się denerwować. I biegała z góry na dół, z dołu do góry. Czas teraz wzięła i powiedziała, że ona się w to nie bawi, nie, że ona już ma dość i wyszła, nie? A myśmy w tym czasie z panem Ernestem kleili te książki, a ksiądz się bardzo ucieszył. Nawet tą książkę wziął, przytulił do piersi. To naprawdę jest tajemnicy dla mnie był widok, że mi to troszeczkę też tak za serce wzięło. Po naszej wspólnej pracy ojciec spotkał się tutaj na hali z państwem Gontarczykami. I wtedy doszło do ostrej wymiany zdań. No i ja wiem, że potem to jeszcze koniec był jeszcze na korytarzu. Ja to słyszałam, nie, przez drzwi, że tam się coś dzieje. Ja po raz pierwszy takiego ojca zobaczyłam, usłyszałam. A Baśka, kurczę, zamiast podsłuchać, to uciekła. No bo one tak miały do ojca, z głębokim szacunkiem. Później mówi, przestraszyłam się. Ojciec nigdy nie krzyczy. Ojciec zjawił się o godzinie 14. Ja poszłam tutaj do kuchni, przyniosłam obiad. Podjechało Audi 80 z danymi, którego właścicielem była Jolanta Gontarczyk. To mnie zaciekawiło. Zdziwiło, że Jola w drukarni pokłóciła się i nagle przyjeżdża do księdza. Jak nigdy nic, zbliżyła się do tego stołu, gdzie on konsumował ten swój obiad. I tam widziałem, jak ona stała nad nim i coś mu dosypywała. Coś tam. Ja odniosłem wrażenie, to była sacharyna, albo może jakieś słodziki, bo ksiądz miał cukrzycę, nie? I że być może mu tam po prostu pomaga, bo tam nieraz było. Stała tam, no, kilka minut. Wróciła do auta, zacisnęła drzwiami i pojechała. Po obiedzie, jak zwykle, ojciec poszedł do swojego pokoju, żeby troszkę odpocząć. Gdzieś może po 20-15 minutach usłyszałam takie niezwykłe ataki kaszlu z ojca pokoju. I za chwilę ojciec mówi, żebym zaprosiła lekarza. Byłem wtedy w moim dawnym gabinecie, który jest jakieś 300 metrów stąd. To jest właśnie ten dom, w którym była przychodnia. I stąd jechał do nas. Dotarłem w 5-6 minut. In this moment było widać, że jest bardzo bliski śmierci. Stwierdziłem, że w jego płucach jest dużo płynu. Ale wtedy już stracił przytomność. Nawet nas prosił, żebyśmy mu pomagały. Trzymałyśmy różne przyrządy. Siostry chyba mówiły, że zrobiłem zastrzyk, ale już tego nie pamiętam. Myśmy się zaczęły z Lenią modlić, ale lekarz prosił, żeby się nie odzywać głośno, że to mu przeszkadza. Przybiega ktoś tutaj z Marianą i mówi, że ojciec Franciszek nie żyje. Zmarł bardzo szybko. Doszło do zatrzymania akcji serca. Nie trwało to dłużej niż 3-4 minuty. Na tym właśnie stole położono ojca. Po jego śmierci, zanim dostaliśmy trumnę. Nie zapomnę do końca, jak ksiądz Blachnicki wyglądał. Zawsze był człowiekiem szczupłym. Leżąc już po śmierci, on był niesamowicie napuchnięty. No i z ust wyciekało mu jeszcze coś takiego. Krótko po zatrzymaniu akcji serca z jego ust wypłynęło dużo piany.
co dla mnie było oznaką ostrego obrzęku płuc, który, jak sądzę, był spowodowany masywnym zatorem płucnym. No widziałam tylko, że wydobywa się piana z ust. No ale myślałam, że to jest, że to się tak dzieje, że to jest normalne. Miałam chusteczki, podchodziłam, wycierałam. Pamiętam, że ligliną Zyta zdejmowała tą pianę i takie wiadro miała i tam odrzucała. Jak żeśmy na noc żeśmy trumnę zamykali, jak żeśmy otworzyli trumnę, to była też pełna piany. Nawet kiedy zamykano trumnę bezpośrednio przed pogrzebem, to ciągle jeszcze ta piana wydobywała się z ust, chociaż od śmierci upłynęły już ponad, no, prawie 3 doby. Wieczorem przyszli Gontarczykowie wystraszeni, żeby normalnie ktoś by się pomodlił, czy by wyraził jakieś słowo, no, współczucia czy coś, nie, a oni nic. Przykro to mówić, ale ona postawiła tylko jedno pytanie. Czy sprawdzaliśmy, czy był jakiś wyciek w moczu? Czyśmy to sprawdzali? To było jedyne zdanie pani Gondarczykowej. No, dla mnie to było takie pytanie wskazujące na to, że mogli się obawiać, że ktoś właśnie wziął próbkę i że to może być po prostu oskarżenie pewne dla nich, nie? Oni pierwsi wpisali się w księgę kondolencyjną. Szli zaraz za trumną, bo ja nie pamiętam z pogrzebu nic. Natomiast ich za trumną idących zapamiętałam. Pogrzeb załatwiony piorunem, bo w tym czasie w Niemczech przebywał biskup Szczepan Wesoły. I można było się domyśleć, że będzie zależało współpracownikom księdza Blachnickiego, żeby ten biskup poprowadził pogrzeb. I tak było. Ojciec umiera w piątek, w sumie po południu. Pogrzeb jest w poniedziałek rano. Zasadniczo zastanawiającym jest, dlaczego lekarz Fritsch, czemu nie wezwał karetki? Nie zadzwoniłem po karetkę, ponieważ w pobliżu nie było żadnej karetki w tym czasie. To trwałoby o wiele za długo. Potrzebowaliby co najmniej 30-40 minut, aby przyjechać. Ponadto karetki pogotowia nie były tak dobrze wyposażone. Nie było lekarza. Czemu nie wezwał konsultacji medycznej w przypadku nagłej śmierci? Czemu wreszcie nie wykonano sekcji zwłok? Z reguły taka nagła śmierć jest zastanawiająca. Dzisiaj byłoby zdecydowanie inaczej. Gdybyśmy wiedzieli, co się tam wydarzyło i jakimi metodami zabijano ludzi, z pewnością poprosilibyśmy o wykonanie sekcji zwłok. Ta sklejarka to była maszyna, do której się wsypywało klej. Zbierały się te opary, które trujące dla płuc, zatykające gardło. Ale myśmy tam pracowali i nam to nie przeszkadzało. Chłopcy młodzi wysportowani, nawet ja nie mogliśmy tam oddychać. Przyznam szczerze, że jak to usłyszałam, to się troszkę, trochę się uśmiechnęłam, bo w życiu by mi do głowy coś takiego nie przyszło. Gdyby maszyna drukarska wydawała jakieś opary, które są szkodliwe dla ludzkiego organizmu, to prawdopodobnie ani mojego taty, ani mnie, ani jeszcze innych ludzi tam pracujących też by nie było, lub bylibyśmy w jakiś sposób chorzy. Po przeprowadzeniu ekshumacji i zasięgnięciu licznych opinii toksykologicznych i sądowo-lekarskich przesądziliśmy w sposób niebudzący wątpliwości, że ksiądz Franciszek Blachnicki padł ofiarą zabójstwa w ten sposób, że podano mu truciznę. A może właśnie też się zatruł tymi oparami, których młody człowiek nie mógł znieść? Ksiądz Kazimierz. Ale dlaczego ksiądz powtarza tę teorię o zatruciu oparami?
To nie jest została ona obalona przez prokuraturę, bo prokuratura wykluczyła jakieś inne rodzaje zatruć. Mogę mieć swoje zdanie na ten temat i je mam. Wiosną 1987 roku, gdy ksiądz Blachnicki już go nie było, dokończyliśmy realizację zlecenia dla protestantów. Tośmy ich skryli, tych książek, pół miliona. I to było ładnie opakowane, ofoliowane. Tir jakiś przyjechał, to zabrał do Hamburga, do portu. I z tego, co wiem, to zarobiliśmy. 2,5 miliona dolarów. Ewentualnie 1,5, jeżeli po 3 dolary książki były. No i pytałem się Joli potem, co się z tymi pieniędzmi stało. Niech to pana nie interesuje. Gontarczykowie zostają ostrzeżeni, że ksiądz Blachnicki dowie się o tym, że są agentami. Z drugiej strony oni nie opuszczają Karlsbergu. Dlaczego nie opuszczają? Prawdopodobnie mają ważniejszą misję, którą muszą wykonać. Gontarczykowie wracają dopiero do kraju rok później, w kwietniu 1988 roku. Służba Bezpieczeństwa musiała mieć przekonanie i pewność, że tym dwojgu szpiegom nic się nie stanie. To każe przypuszczać, że ten parasol mógł być roztoczony przez agenturę KGB. Są podejrzenia, że chodzi tutaj o jednego z wicedyrektorów w strukturach kontrwywiadu zachodnio-niemieckiego. Klaus Kuron był agentem KGB od wielu lat. On mógłby być rzeczywiście osobą, która taki parasol roztoczyła nad Gontarczykami, wszczynając pozorowane postępowanie mające na celu przewerbowanie Gontarczyków. To znaczy robił wszystko, żeby im się krzywda nie stała. Pewnej nocy po prostu zniknęli, zostawiając wszystko za sobą. Rozpłynęli się jak we mgle. Jeszcze były szklanki, że jeszcze kawa była w kafemaszynie ciepła. Nic nie zabrane z domu, nic. Jedynie chyba był ten do wideo zabrane. Nawet telewizor nie był zabrany. Tak wsiedli samochód i uciekli po prostu. No. I no to wtedy dopiero się nam oczy otwarły. Mamy taką notatkę w dokumentach Służby Bezpieczeństwa o ich nagłym zjawieniu się w Belgradzie. Cóż takiego zdarzyło się w kwietniu 1988 roku, że Gontarczykowie musieli opuścić Karlsberg? Nie był taki spontaniczny wyjazd, jak to się mówiło, ni stąd, ni zowąd, tylko był z dłuższego czasu przygotowany ten wyjazd, dlatego że ja wtedy szukałem mieszkania dla siebie i Jola Gontarczyk zaproponowała mi odkupienie mebli, telewizora i tak dalej. Bo oni się wyprowadzają z rodziny do Düsseldorfu, że gdzieś tam zasunę. No i ja te meble, te rzeczy od nich kupiłem. Pamiętam, kupiłem wtedy jeszcze pralkę. Wtedy pralki były droższe, dużo droższe. Kosztowała chyba 1300 czy 1400 marek wtedy. Oczywiście porządna pralka. I poprosiłem jeszcze Jolę, mówię, to ja was stawię to u was, tą pralkę, bo jak wy wyjeżdżacie teraz, dopóki jeszcze mieszkanie jest zapłacone na 2 miesiące następne i tak dalej. Ja mówię, to zostawię tą pralkę u was, nie? I jak będzie tak daleko, to sobie te rzeczy pozabieram. Pani Jolanta Gontarczyk zgłosiła się do pracy po śmierci księdza Blachnickiego Radia Wolna Europa. Radio Wolna Europa każdego swojego współpracownika sprawdzała w wywiadzie amerykańskim. Wywiad amerykański dał znać, że oni są agentami. Dopiero rzeczywiście wtedy, kiedy służby kryminalne, jak i prokuratura wszczęły już takie postępowania zmierzające do zatrzymania ich, wtedy ostrzeżeni w sposób nagły, pilny ewakuowali się z domu swojego z Karlsbergu. Po prostu zdemaskowali ich, nie? I prawdopodobnie ktoś musiał im dać jakiś sygnał. Gontarczykowie via Jugosławia dostali się do PRL-u, do Polski i są natychmiast wykorzystani przez Służbę Bezpieczeństwa, pokazywani po dzienniku telewizyjnym. Witam Państwa, po raz kolejny gościmy w naszym studiu panią Jolantę i Andrzeja. Opowiadają o działalności polskiej emigracji Radia Wolna Europa. Zdecydowali się na powrót do kraju. Przyjaźniliśmy się z wieloma ludźmi, którzy pracowali w Wolnej Europie. Rozumiem, że nie będziemy tutaj wymieniali nazwisk. Są to ludzie mojego ducha.
piją po prostu wódkę. To znaczy, alkoholizm jest cechą absolutnie powszechną. Ale najmniej mówią o samym księdzu Blachnickim. Któregoś dnia byłem, chciałem zobaczyć tam, jak to wygląda, może telewizor, pozbierać te rzeczy, które bym chciał zabrać z tego domu. No i przyszedł właściciel wynajmujący to mieszkanie i zapytał mnie, co ja tu robię. Ja mówię, jak co tu robię? Ja miałem klucz, nie? No mówię, no zabieram rzeczy. Mówię, a to nie jest pana mieszkanie, ani co, nie, jak to wygląda. Wezwała policję, była policja. Wyrzucili mnie stamtąd. Okazało się, że oni mieli 3 miesiące zadłużenia, jeśli chodzi o czynsz. Ja tam wpadłem, nie wiadomo skąd, nieznany człowiek, policja na karku. Co było zrobić? Mówię, co w takim razie, pani Szpis, to ja tą pralkę zostawiam tutaj w zastaw, żeby nie było, nowa pralka, tu jest dokument, moja własność, tyle pieniędzy. A ja się z państwem skontaktuję, jak to wygląda i oni do pana zadzwonią. No myślałby to, nie? Jak ich już nie było. Zastanawialiśmy się, czy podjąć ten ostateczny krok, bo... Czyli to, co zapłaciłem za te meble, które od nich ubrałem, plus ta moja pralka w tamtym czasie, nie ma. Zostawia się tam wspaniałych przyjaciół, cudownych ludzi w tych ciężkich warunkach. Jak uciekli, wtedy ktoś tam ze Służby Bezpieczeństwa Niemieckiej powiedział nam, że wokół nas to chyba gdzieś koło 60 takich było osób, które no, współpracowały. Zorganizowano im życie osobiste. Po pierwsze, oddano do dyspozycji duże mieszkanie. Wyposażono ich w środki finansowe na przeżycie. Dano im 10 tysięcy zachodnio-niemieckich marek tytułem pokrycia kosztów majątku, który musieli zostawić. To były naprawdę gigantyczne pieniądze. No i te 4000, około 4000 marek, które przez tą całą sytuację straciłem, doprowadzi do tego, że wylądowałem w szpitalu po prostu. Taką ciekawostką obrazującą możliwości służb bezpieczeństwa są na przykład losy samochodu Audi, którym przyjechali z Niemiec, który był de facto kradziony, dlatego że był zakupiony na kredyt i bez spłaty tego kredytu, wbrew prawu i obyczajom, ten samochód został zarejestrowany na właścicieli, jakim była Jolanta Gontarczyk i Andrzej Gontarczyk. Czy pani wie, gdzie jest mieszkanie pana Andrzeja Gontarczyka? Proszę. Ale tu pan Andrzej nie mieszka, na pewno. To może pan nam pomoże, bo my szukamy pana Gontarczyka. Więc... Tutaj na tej klatce mieszka, bo już nie mieszka. Dzień dobry. Anita Gergasowa. Ja nie będę chciał się wypowiadać. Ale proszę, co miałem powiedzieć? Czy pan wiedział o tym, że przygotowania są do zabójstwa księdza Franciszka? Absolutnie nie. No to co, jaka była pana rola w Carlsbergu? W zasadzie żadna. No ale przecież pan był tajnym współpracownikiem. No, o pseudonimie Jon. Tak. No i jaka była pana rola? Ja tylko obserwowałem to, co się tam działo. Sygnałem, który jest najbardziej przejmujący w takim rozważaniu o ewentualnym zamordowaniu księdza Blachnickiego, jest to, że w 1984 roku w aktach paszportowych księdza Blachnickiego odnalazłem adnotację po konsultacjach z pułkownikiem Pietruszką nie wyrazić zgody na wydanie paszportu księdzu Blachnickiemu. To jest ten Pietruszka. To jest wrzesień 1984 roku. Jedyny zespół, który na pewno był zespołem morderców w Departamencie IV ówczesnego MSW. Po procesie toruńskim nie ma najmniejszej wątpliwości, że była tam grupa morderców. Wśród nich pułkownik Pietruszka. Sytuacja po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki chyba przerosła Służbę Bezpieczeństwa, dlatego że była to reakcja nie tylko na arenie krajowej, ale również na arenie międzynarodowej.
Więc zabójstwo księdza Blachnickiego trzeba było przygotować w taki sposób, aby nie padł cień podejrzeń na służby bezpieczeństwa. Bo faktycznie wszyscy byli przekonani przez całe lata, że księdz Blachnicki umarł w sposób naturalny. Nie dalej jak wczoraj chyba się na tym zastanawiałem. Gdzieś prawdopodobnie musiało zostać coś dosypane do nie wiem, do lekarstw, do insuliny, którą brał. Wymiana ampułki insuliny, no... Za co wam zapłacili funkcjonariusze SB mieszkaniem, rejestracją samochodu Audi, który ukradliście z Niemiec? Za naszą gotowość. Za pieniądze, które przez tyle lat moglibyśmy gdziekolwiek indziej zarobić. Informacja przekazana przez BND o 60 agentach, którzy mogli w tamtym czasie infiltrować środowisko Carlsbergu, jest informacją dla nas w tej chwili mocno nieprecyzyjną. Możemy wskazać na źródło osobowe o pseudonimie Pieniński, który był młodym człowiekiem, 20-kilkuletnim. Odwiedził Carlsberg, przez kilka tygodni w nim mieszkał. Jedną z takich osób był Blesar, Leszek Bobrowski. Dokument, który mamy w sprawie Baksis. Tutaj mamy po prostu jakieś informacje dotyczące reakcji księdza Blachnickiego na sprawę księdza Jerzego Popiełuszki i tego, co w związku z tym robił. Blesar rozpracowywał Biuro Solidarności w Bremie. Człowiek, który na pewno sporządzał informacje dotyczące księdza Blachnickiego. Jedną z osób, które gdzieś wokół księdza się znajdowały, był na przykład agent Wojskowej Służby Wewnętrznej. Tam jeszcze docierały służby NRD-owskie, można pewnie powiedzieć, że i sowieckie. Wśród kadry profesorskiej, która odwiedzała Carlsberg i prowadziła tam różnego rodzaju wykłady, z pewnością było źródło Departamentu IV. Ja od samego początku występowałem, co dzisiaj śmieszne, w sytuacji patriotyzmu. No kurka, proszę pani. No niech się pani łaskawie postara się mnie pobrać. No. Pierwsze śledztwo prowadzone przez IPN w latach 2005-2006 w związku z podejrzeniem popełnienia morderstwa na księdzu Blachnickim było śledztwem poprowadzonym w sposób dla mnie zupełnie niezrozumiale chaotycznym, słabym. Podczas poprzedniego śledztwa skończonego morzeniem nie przeprowadzono sekcji zwłok księdza Blachnickiego. Trudno mi wyjaśnić, jakimi motywami kierowała się moja poprzedniczka w tej sprawie. Sekcję należało przeprowadzić. Przesłuchania świadków zlecane były prokuratorom, którzy nie znali akt śledztwa. Gdyby to przesłuchanie prowadził prokurator znający akta, natychmiast mógłby ich oskarżyć o to, że zeznają fałszywie. Mógłby wytoczyć im sprawę. Jak wytłumaczyć skompromitowanie się takie pod kątem czysto zawodowym pani prokurator Ewy Kłębs, jej kwalifikacje, jej rzemiosło nie pozwoliłoby na taką fuszerkę bez zakulisowych oddziaływań, presji, żądań, jakichkolwiek innych czynników pozamerytorycznych, pozaprawnych. Nie da się tego inaczej po prostu wytłumaczyć. Wydałem zarządzenie ekshumacji i wydałem postanowienie o przeprowadzeniu sekcji. Stopień zachowania ciała pozwolił na to, żeby po przeprowadzeniu badania tkanki kostnej, tkanek miękkich i włosów uzyskać zdecydowane i stanowcze wyniki, które mówią, że ksiądz Franciszek Blachnicki padł ofiarą zabójstwa. Podano mu ksenobiotyk, który spowodował jego śmierć. Co się wydarzyło tego ostatniego dnia? Nic się nie wydarzyło. Ale państwo byli tego dnia w Carlsbergu. Byliście, państwa słyszano, jak się kłócicie z ojcem. O Jezu, proszę pani. Tak. Proszę pani, my się z nikim nie kłóciliśmy i nigdy się nie kłóciliśmy.
Co mnie jeszcze dziwi i denerwuje, to powiem zupełnie szczerze, to mnie denerwowało już parę dobrych lat temu, wtedy jeszcze żyli i Kiszczak żył, i inni ludzie, którzy z tym mieli do czynienia. Ta prokurator w Katowicach w ogóle nawet się nie pofatygowała, żeby Kiszczaka przesłuchać. Nie? I w 2006 roku śledztwo umorzone. Dlatego twierdzę, że pani Ewa Koi realizowała interesy tych wszystkich oficerów SB, a następnie oficerów zarządu wywiadu, którzy byli umoczeni w tą śmierć, bądź mieli wiedzę na temat, w jaki sposób Gontarczykowie czy inni sprawcy bezpośredni tego zabójstwa byli chronieni przez służby specjalnej III RP. My tak naprawdę nie wiemy, z kim mamy do czynienia, przesłuchując osoby w toku tego postępowania jako świadków. Czy są to zwykli świadkowie zdarzeń, czy są to agenci, czy źródła dawnego wywiadu PRL, które są w tej chwili dalej używane przez wywiad obecny polski. Ustalenia tego śledztwa w pewnym sensie demaskują pewne cechy przemiany ustrojowej w Polsce. Taki gen nierozliczania się z czegokolwiek. W przypadku PRL Jolanta Gontarczyk w latach 90. rozwiodła się ze swoim mężem, ale także zmieniła nazwisko na Lange. Jolanta Gontarczyk w Lange znajduje swoje miejsce. To znaczy, mam taką może zbyt odważną tezę, że kontynuują działalność, która wyznaczona została przez Służbę Bezpieczeństwa, zwalczania Kościoła katolickiego, niepodległościowych aspiracji Polski. Ten sam cel, inne środki, inne metody. Znaczy, ona włącza się w ruch feministyczny, frakcje feministyczne, te, które zostały potem przekute na tęczową działalność LGBT. W to wchodzi bardzo aktywnie. Znajduje się w najbliższym otoczeniu Danuty Waniek, pracuje w biurze poselskim. Jest wokół niej blisko, kiedy ta jest ministrem obrony narodowej. Stowarzyszenie Prohumanum przez nie założone i przez lata prowadzone w sposób bardzo obfity jest finansowane przez Urząd Miasta Prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego mi pan zasłania? Bo lubię. Przepraszam, jaka była rola pani w ostatnich chwilach życia księdza Blachnickiego? Była pani tam, była pani w Carlsbergu.
Obejrzeliśmy wstrząsający dokument Operacja Baksis, odsłaniający kulisy zamordowania księdza Franciszka Blachnickiego, wielkiego kapłana, patrioty, człowieka, który był śmiertelnym wrogiem dla systemu komunistycznego. Tadeusz Płużański, witam Państwa w debacie po projekcji tego arcyważnego dokumentu. A oto moi goście w studio. Witam Anita Gargas, autorka filmu, dziennikarka śledcza. Witam Państwa serdecznie. Dr Robert Derwenda, historyk, dyrektor Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, porównajmy dwa morderstwa. W 1984 roku zostaje zamordowany przez komunistyczną bezpiekę ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności. Tej sprawy nie da się zatuszować. 3 lata wcześniej, jak widzimy, jak słyszymy, ginie inny ważny kapłan, też związany z opozycją, wcześniej walczący o niepodległość Polski, kampania wrześniowa, konspiracja KL Auschwitz, rok 1987. Komuna tuszuje tę zbrodnię właściwie do czasów współczesnych. Ona jest wielką tajemnicą. Anita Gargas, jak to się stało? Że zbrodnia została dopiero teraz udowodniona, tak. No, dlatego, że siły, które przejęły władzę po 1989 roku, nie były zainteresowane tym, żeby rozliczyć poprzedni okres twórców poprzedniego systemu. I myślę, że dopiero praca obecnych śledczych, czyli z panem prokuratorem Michałem Skwarą na czele, doprowadziła do takiego rezultatu, jaki mamy. Można było przeprowadzić już po 90 roku takie badania, takie przeprowadzić dowody, zdobyć nowe relacje świadków, nowe dokumenty, które mogłyby przyspieszyć dojście do prawdy i nie musielibyśmy na nią czekać tak długo. To zresztą jest bardzo duża bolączka naszych czasów, III RP, że doszło do swego rodzaju relatywizmu w stosunkach z poprzednią epoką. I zresztą mieliśmy do czynienia z wieloma przykładami fraternizacji pomiędzy obozem władzy poprzedniej i obozem władzy, która przejęła, obozem władzy z po 1989 roku. Mieliśmy kontynuację, dogadanie się w dużej mierze. Doktor Derwenda, w tej sprawie zabójstwa, jak już dzisiaj wiemy, księdza Franciszka Blachnickiego, mamy właściwie wszystko, co narzuciła nam komuna, bo mamy zbrodnie. Słyszymy, że ksiądz Blachnicki został otruty. Mamy kłamstwo, no bo wprowadzeni ludzie w najbliższe otoczenie księdza Blachnickiego udają kogoś innego niż są, zresztą próbują skłócać środowisko w Carlsbergu. No i mamy też grabież, czyli 3 filary komunizmu. Zbrodnia, kłamstwo, grabież, no to zapewne możemy też domniemywać, oglądając film, że te środki, te pieniądze, które powinny iść na całe to przedsięwzięcie księdza Blachnickiego, brali też do swojej kieszeni, narażając na straty przy okazji księdza i jego wielką ideę, jego wielką misję. Tak, to kłamstwo rzeczywiście, z którym walczył ksiądz Blachnicki, to kłamstwo można by powiedzieć, że gdzieś wokół całej zbrodni, wokół księdza Blachnickiego funkcjonowało przez całe lata, bowiem najpierw rozpowszechniano informację, że jest bardzo źle w tym Carlsbergu, że ksiądz Blachnicki jest bankrutem, że czuje się coraz gorzej. Potem, kiedy zamordowano księdza Blachnickiego, to rzeczywiście taka informacja o tym, że ksiądz Blachnicki mógł w sposób naturalny umrzeć, to jedno, a dwa, że jeszcze zostawił ponoć długi w tym Carlsbergu. Okazało się, że obie kwestie to kłamstwa służby bezpieczeństwa, kłamstwa służb komunistycznych, aby zatuszować zbrodnie i zatuszować też działalność de facto tych agentów, którzy działali wokół księdza Blachnickiego. Proszę zobaczyć, co się dzieje po roku 1990, bo przecież od śmierci księdza Blachnickiego, to można by powiedzieć, tej Polski, która stała się wolną, to jest dosłownie parę lat, bo 87 rok, śmierć księdza Blachnickiego, jego zamordowanie,
A już rok 1990, poważne zmiany w Polsce. Przemiany. I się nie dzieje w czasie całych lat 90. Powstaje Instytut Pamięci Narodowej, no i pierwsze śledztwo, tak? No jak przeprowadzone, to już mniej więcej możemy się dowiedzieć z tego filmu. I dopiero tyle lat po śmierci księdza Blachnickiego, dzięki uporczywej pracy, dokładnej, pieczołowitej pracy pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, odwagi też tych, którzy prowadzili to śledztwo, dowiadujemy się o tym, że ksiądz Blachnicki został zamordowany, ale okazuje się już z samego filmu, wiemy o tym, że jeszcze jest wiele kwestii, które nie są wyjaśnione. Po raz pierwszy w tym filmie zobaczyłem wiele, można powiedzieć, obrazów, których nigdy wcześniej nie widziałem. A pan doktor zajmuje się sprawą przecież od wielu długich lat. Dokumenty świadczące o tym, że ksiądz Blachnicki otrzymywał duże dotacje ze strony protestantów i że zostało założone ekumeniczne wydawnictwo ewangelizacyjne w ostatnich miesiącach działalności księdza Blachnickiego, o tym, że zostało postawione na m.in. panią Gontarczyk, że ona obsługiwała konto tego wydawnictwa. Dokumenty takie, do tych dokumentów dotarłem równo 2 lata temu. To nie jest zbyt, można by powiedzieć, odległy czas. Okazuje się, że przez tyle lat te dokumenty nie były znane. Ale o tym, że rzeczywiście drukowano tak duże ilości literatury dla protestantów, o tym, że ta literatura wychodziła, no po raz pierwszy na dobrą sprawę dowiaduje się z tego filmu. Więc okazuje się, że można jeszcze dotrzeć do informacji, które były nam nieznane. A oczywiście, jeśli ksiądz Blachnicki utworzył drukarnię, jeśli drukował tam materiały, jeśli wpływały te pieniądze, to nadal nie wiemy, co z tymi pieniędzmi się stało, ale wiemy dobrze, że we wzorach podpisów są 2. Księdza Blachnickiego i pani Jolanty Gontarczyk, która była tajnym współpracownikiem perlowskich służb. Ale jeśli można dodać, bo skok na pieniądze to moim zdaniem była taki plan przy okazji głównego założenia, głównego celu działania agentury wokół księdza Blachnickiego. Bo przecież to założenie było takie, zneutralizować księdza, zdezintegrować jego środowisko, przeprowadzić możliwie szeroką destrukcję, dezinformację, dezintegrację, wszystko co możliwe, jakie narzędzia miały służby komunistyczne, były użyte w stosunku do księdza. I to przecież nie tylko w ostatnim roku działania życia księdza, tylko wcześniej. Na celowniku znalazł się znacznie wcześniej, a wyrok na niego zapadł w połowie lat 80. Myślę, że było to mniej więcej wtedy, kiedy planowano właśnie zabójstwo księdza Popiełuszki lub tuż po. Tyle tylko, że postanowiono zatrzeć ślady, a agentura, która wtedy była w użyciu, jak wiadomo, miała się świetnie w latach 90. i później w III RP. Funkcjonariusze, którzy wtedy mieli dużo do powiedzenia w tej sprawie, nie niepokojeni, prowadzili swoje biznesy, prowadzili działalność wszelkiego rodzaju i mam wrażenie, że właśnie oni również wtedy, to znaczy w III RP, pociągali za te sznurki, które powodowały, że prawda nie wychodziła na jaw. I tak jak chciałam tu podkreślić, motyw pieniędzy jest jednym z wątków tej sprawy. Nie wiemy, czy jest inicjatywą własną państwa Gontarczyków, czy też jakąś operacją zaplanowaną. Tak, natomiast to osaczanie księdza, rozbijanie jego środowiska, doprowadzanie jego przedsięwzięć, które mogły finansować jego wielkie plany. Przecież to był człowiek, który porywał setki tysięcy ludzi. W Polsce młodzież porwał na niebywałą skalę. I to samo mogło się powtórzyć na emigracji. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby wszystkie środowiska emigracyjne zostały skupione i mówiły wspólnym głosem wobec całego świata. Jaka to by była siła? Czyli mamy integrację proponowaną przez księdza Blachnickiego. I gdyby miał pieniądze, na tę działalność, to prawdopodobnie jego plan wspaniały by się ziścił. Czyli bano się po prostu, komuniści bali się. Był zagrożeniem Blachnickiego. Zobaczmy, drodzy Państwo, jeszcze szalenie ważny fragment filmu Ostatnie chwile życia księdza Franciszka Blachnickiego. Poproszę. Podjechało Audi 80 z danymi, którego właścicielem była Jolanta Gontarczyk. To mnie zaciekawiło. Zdziwiło, że Jolanta w drukarni pokłóciła się i nagle przyjeżdża do księdza. Jak nigdy nic, zbliżyła się do tego stołu, gdzie on konsumował ten swój obiad i tam widziałem, jak ona stała nad nim i coś mu dosypywała.
przeprowadzeniu ekshumacji i zasięgnięciu licznych opinii toksykologicznych i sądowo-lekarskich przesądziliśmy w sposób niebudzący wątpliwości, że ksiądz Franciszek Blachnicki padł ofiarą zabójstwa w ten sposób, że podano mu truciznę. Jest 27 lutego 1987 roku. Za chwilę miał się właśnie zrealizować ten duży kontrakt z protestantami na druk, na wydawnictwo, który gwarantowałby możliwość funkcjonowania i integracji właśnie środowisk polskich przez księdza Blachnickiego. Za chwilę też miało przyjść potwierdzenie o tym, że Gontarczykowie są agentami bezpieki. Wcześniej już takie informacje do księdza dochodziły. Przekazał, jak wiemy z filmu, kurier Solidarności Walczącej. Panie doktorze, najpierw pana spytam. Znamy dziś przyczynę śmierci. Nie jest to zator płuc, nie jest to przyczyna naturalna, jest to zabójstwo. Jest to podanie trucizny księdzu Blachnickiemu, ale pytanie, które samo się nasuwa, gdzie są sprawcy i czy możemy kogokolwiek postawić dzisiaj przed sądem? Oczywiście to trudne pytanie do mnie. Oczywiście pytanie właściwie do pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo ważna informacja, że został zamordowany. To jest etap w śledztwie, tak? Kolejne pytanie oczywiście, kto mógł podać tą truciznę. Na pewno ta data, o której mówi pan redaktor, ona nie była przypadkowa. Po pierwsze, w przeddzień wielkiego kontraktu z protestantami, powtórę, w przeddzień informacji potwierdzającej o tym, że Gontarczykowie są agentami. Po trzecie, był to moment, kiedy obradowała w Polsce Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie. Wszyscy odpowiedzialni Ruchu Światło Życie zgromadzi się w jednym miejscu, to jest na górze. Można było kontrolować informację, jaka przyjdzie do Polski o śmierci księdza Blachnickiego. Czy to będzie informacja, która wywoła jakieś zburzenie, czy będzie informacja o tym, że w naturalny sposób zmarł. I można było też nad tym zapanować. Więc wiele, można powiedzieć tutaj, tych czynników. No i oczywiście jeszcze kwestia tego, że już dłużej nie można było zwlekać oczywiście z działalnością księdza Blachnickiego, bo tak jak pani redaktor zauważyła, ksiądz Blachnicki rzeczywiście nie tylko integrował polską emigrację, ale to była chrześcijańska służba wyzwolenia narodów. Narodów nie tylko państw, które były w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również narodów, które znajdowały się w Sowietach, czyli na przykład Ukraińców, z którymi również organizował ksiądz Blachnicki tam spotkania właśnie w Karlsbergu na emigracji, więc bo to śmiertelne niebezpieczeństwo dla Związku Sowieckiego. A dziś już wiemy, że niepokojącym jest fakt, że od połowy lat 80. nagle propaganda sowiecka, propaganda komunistyczna przestaje o księdzu Blachnickim pisać, przestaje go atakować. Wiele wskazuje na to, że decyzja o tym, że ksiądz Blachnicki zostanie zamordowany, już zapadła. W związku z tym nie ma potrzeby dalszych ataków. To tylko jest wybrany odpowiedni moment na to, żeby księdza Blachnickiego zamordować. Panie redaktor, czy winni poniosą karę? Mowa oczywiście o wykonawcach, ale mowa też o mocodawcach. Tu się pojawia na przykład pułkownik Pietruszka. On zdaje się, że już nie żyje, ale są tacy, którzy jeszcze żyją. No i pytanie, gdzie jest teraz pani Gontarczyk-Lange? Była bardzo aktywna u boku prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Dostawała duże pieniądze z warszawskiego ratusza. Wcześniej zmieniła nazwisko z Gontarczyk na Lange, te wszystkie ruchy lewicowe, prawda, LGBT i tak dalej. Ona uciekła z kraju. Tak, to jest nieprawdopodobne, jak osoba, która prowadziła tak aktywną i tak bezwzględną działalność agenturalną, później tak potrafiła się usadowić, albo ją usadowiono w różnych strukturach władzy, w różnych strukturach państwa, działalności publicznej. Między innymi to był powód, dla którego zajęliśmy się tą sprawą, a drugi to były mechanizmy, które niemalże powielone, niemalże jeden do jednego, które były zastosowane w stosunku do księdza Blachnickiego, teraz używane są w walce politycznej, czyli te mechanizmy dezintegracji, dezinformacji. I mówię o tej dezinformacji dlatego, że jednak mimo wszystko wierzę, że mimo iż ślady były zacierane, mimo że mataczono w tej sprawie, mimo że tylu świadków zdążyło już spokojnie sobie odejść z tego świata,
to jednak prawda, moim zdaniem, wyjdzie na jaw. Są dokumenty pewnie gdzieś w jakichś szafach, są relacje, może inne ślady, które naprowadzą śledczych na właściwy trop. A być może ktoś zechce w końcu, może ruszą go rzuty sumienia i zechce w końcu powiedzieć, jak było naprawdę. Nie byłabym dziennikarką śledczą, gdybym była pesymistką. Ja w tych sprawach jestem optymistką. A pani redaktor wykonała olbrzymią pracę, docierając też do Gontarczyków. Pierwszy raz mogliśmy zobaczyć ich współcześnie, jak wygląda pani Gontarczyk, jak wygląda pan Gontarczyk. To jest straszny widok, ale nie będziemy płakać nad agentami i nad osobami, które być może doprowadziły do śmierci księdza Blachnickiego. Ale jest też pytanie, wrócę do tej kwestii mocodawców, panie doktorze, czy to tylko komunistyczne służby polskie, czy może wiązana operacja i jaka mogła być rola Moskwy? Przede wszystkim, jeśli takie decyzje zapadały, to zapadały na najwyższym szczeblu. No jest to porażające, że generał Czesław Kiszczak nie był po prostu nawet przesłuchiwany w takich sprawach, tak? Że przez całe lata u generała... Człowiek honoru, pamiętamy te wypowiedzi. Przez całe lata u generała Kiszczaka tak, były przechowywane ważne dokumenty na temat na przykład działalności prezydenta Lecha Wałęsy. No to w ogóle nie mieści nam się dzisiaj w głowie, ale jeśli rzeczywiście nie sięgano tutaj do tak jaskrawych przykładów, jak generał Kiszczak, który odpowiadał przecież za cały ten pion milicji w latach 80., to trudno sobie wyobrazić, żeby odważono się przesłuchiwać kogokolwiek innego. No niestety, nie tylko, że ta dekomunizacja się nie dokonała w latach 90. czy przez kolejne lata była prowadzona bardzo opieszale, to też ci, którzy byli po stronie komunistów, nie robili karierę. To jest przykład doskonały tutaj, jeżeli chodzi o, czy jaskrawy, jeśli chodzi o panią Jolantę Gontarczyk. Przecież kobieta, która mogła się ukryć, tak, a pracowała na eksponowanych stanowiskach. Obecnie w ostatnich latach współpracowała z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Była finansowana nawet w momencie, kiedy Rafał Trzaskowski wiedział już o tym, tak. Jeśli wcześniej nie wiedział. Prawda? To publiczne pieniądze, uczyła nas tolerancji, poszanowania. Na jaw wciąż sponsorował, finansował panią Gontarczyk. Więc wszystko wskazuje na to, że ona się czuje nie tylko bezkarna, ale uważa, że właściwie można by powiedzieć, nikt nie śmie nawet, prawda, o tym powiedzieć, co ona robiła w latach 80., że nikt nie będzie miał odwagi. No i tutaj bym powiedział, że się pomyliła. I tak teraz możemy o księdzu Blachnickim powiedzieć ksiądz niezłomny? Oczywiście. Ale jeśli można dodać jeszcze tutaj a propos Kiszczaka i innych. Warto przypomnieć, że przecież IPN prowadził śledztwo w tej sprawie parę lat temu. To było powiedziane w filmie. To pierwsze śledztwo. Pani prokurator Ewa Koi prowadziła. Wtedy można było przesłuchać generała Kiszczaka, można było przesłuchać wszystkich po kolei funkcjonariuszy, którzy zajmowali się z tą sprawą, między innymi Aleksander Makowski, między innymi Henryk Bosak. No to powiedzmy sobie otwarcie, dlaczego to się nie stało, dlaczego oni nie zostali przesłuchani? To jest ciekawostka, która mam nadzieję będzie kiedyś wyjaśniona dogłębnie, ale te nitki, które za tym się kryją, prowadzą do pewnych struktur, które powinny w tej chwili też zabrać głos w tej sprawie. No bo nie jest tajemnicą, że przecież przeprowadzono sekcję zwłok. To drugie śledztwo IPN-owskie do tego doprowadziło. Nie. Wcześniej, tak? Nie. W czasie, kiedy trwało pierwsze śledztwo IPN-owskie, były znane wyniki sekcji księdza Blachnickiego przeprowadzone przez stronę kościelną. I te wyniki już wtedy wskazywały, że mimo, że to była taka niezbyt dogłębna analiza, już wtedy wskazywały, że powinna być tutaj potwierdzona jakimiś innymi analizami wątpliwość, bo te wyniki wskazywały, że ksiądz mógł zejść, bardzo mocno wskazywały, że mógł zejść z tego świata przy pomocy osób trzecich. I tego nie zrobiono. Pani prokurator Koi, która znała sytuację, wiedziała, że jest przeprowadzana sekcja przez stronę kościelną, nie wykorzystała tego faktu. Nie mówiąc już o tym, że sama tego nie zrobiła. Tutaj stawiamy
Więc tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia i mam nadzieję, że kiedyś zrobimy kolejny film na ten temat. Wszystko przed nami. Co się działo, trzymamy o tym, co się działo w latach 90. Kciuki, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Tadeusz Płużański, zapraszam Państwa na Infowieczór.